Rok 2023 upłynął w powiecie cieszyńskim pod znakiem historycznych jubileuszy. 800-lecia i 500-lecia świętowało wiele sołectw. W tym zacnym gronie znalazły się m.in. Gumna. Po uroczystych obchodach, które miały miejsce w lipcu, teraz przyszedł czas na podsumowania i zamknięcie roku jubileuszowego dla tego sołectwa. Jest to tablica jubileuszowa 500-lecia sołectwa Gumna. Na tablicy są gwoździe z nazwiskami mieszkańców sołectwa. Tablicę wykonał nam pan Artur Fryda w darze dla sołectwa Gumna. Na jubileuszowej tablicy znalazły się symboliczne gwoździe z nazwiskami fundatorów obchodów jubileuszowych. Ale nie tylko tablica będzie przypominać mieszkańcom o 500-leciu sołectwa. Stare fotografie, pięknie w ramach oprawione i półka jubileuszowa, by mieszkańcy wszystko widzieli i mieli do tego dostęp. W uroczystym odsłonięciu tablicy udział wzięli przedstawiciele powiatu cieszyńskiego, Rady Gminy Dębowiec, księża oraz zaproszeni goście, a także seniorzy, ponieważ w drugiej części spotkania właśnie dla nich zorganizowano spotkanie z Mikołajem. Tradycja nasza się stała właśnie, Mikołajki dla seniorów i dzieciaczkami będą występy, poczęstunek. O oprawę artystyczną zadbała skrzypaczka Ela Mach oraz dzieci ze szkoły podstawowej w Dębowcu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.